Witam na prezentacji programowania eRisk, narzędzia wspierającego proces zarządzania ryzykiem. Na dzisiejszej prezentacji zaprezentuję Państwu funkcjonalność narzędzia z wykorzystaniem przykładowej metodyki analizy ryzyka. Narzędzie eRisk jest autorskim rozwiązaniem, które dostarczamy naszym klientom na przestrzeni różnych organizacji. Firma PBSG świadczy usługi doradcze z poszczególnych systemów zarządzania. Jest to analiza ryzyka, bezpieczeństwo teleinformatyczne czy ciągłość działania. W ramach wdrożeń poszczególnych systemów także dysponujemy oprogramowaniem wspomnianym autorskim eRiskiem, także innymi oprogramowaniami, które rozwijamy samodzielnie, a także narzędziami zewnętrznymi. Chciałem przejść do właściwej prezentacji oprogramowania. Na tej prezentacji pokażę Państwu, w jaki sposób można przeprowadzić proces zarządzania ryzykiem z użyciem eRisk. Zaloguję się na przykładowe konto oprogramowania. W celu omówienia konfiguracji bazy danych oprogramowania. Samo przygotowanie narzędzia, wprowadzenie odpowiedniej metodyki, wprowadzenie użytkowników, także dodanie ryzyka i ich ocena nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy informatycznej. Przy konfigurowaniu oprogramowania nie jest wykorzystywana wiedza z zakresu kodowania czy programowania narzędzia. Za pomocą prostych czynności można takie narzędzie przygotować samodzielnie. Zalogujemy się na konto administratora. Po zalogowaniu widzimy ekran monitów. Monity to jest pierwsza część programu, która się wyświetla zaraz po zalogowaniu. Monity to rodzaj punktu informacyjnego, workflow, który wskazuje, w jakim momencie procesu się aktualnie znajdujemy. Jeżeli jest wykonywana ocena ryzyka, to monity przedstawiają komunikaty mówiące o tym, że należy wykonać ocenę ryzyka. Jeżeli ocena ryzyka jest wykonana, przechodzimy kolejno do analizy i raportowania. W tym momencie jesteśmy zalogowani na konto administratora, osoby nadzorującej proces zarządzania ryzykiem. Widzimy tutaj na przedstawionym ekranie komunikaty, które w tym momencie świadczą o wysokim poziomie ryzyka. Są to monity ostrzegające przed wysokim poziomem zagrożenia. Jest tutaj wskazanych kilka jednostek, w których poszczególne ryzyka mają większą wartość ryzyka niż wcześniej założone jako dopuszczalne. Przykładowo jednostka B, awaria systemów teleinformatycznych, wartość atrybutu, wartość ryzyka. Wartość ryzyka jest wyliczana jako pomnożenie prawdopodobieństwa i skutku. Na podstawie oceny to ryzyko zostało wyliczone na poziomie 20. Natomiast wcześniej ustalono wartość akceptowaną dopuszczalną ryzyka na poziomie 15. Z tego powodu pojawił się odpowiedni komunikat informujący użytkownika o przekroczeniu wcześniej ustalonego poziomu. Jest też krótka podpowiedź informująca o tym, że wartość ryzyka jest na wysokim poziomie i zalecane jest wobec tego opracowanie planu postępowania z ryzykiem. Przejdziemy do części związanej z uzupełnianiem informacji o ryzykach, dodawaniem ryzyka, dodawaniem mechanizmów kontroli czy planów postępowania. W oprogramowaniu można dodawać, modyfikować listę zagrożeń w dowolnym momencie trwania procesu. Te ryzyka mogą być dodawane zarówno przez osoby nadzorujące dany obszar, kierowników obszarów czy dyrektorów, bądź też mogą być dodawane przez wyznaczoną osobę z zespołu, który nadzoruje proces zarządzania ryzykiem. Może to być menedżer ryzyka lub członek takiego zespołu. Po przejściu do tej oto ikony ryzyka mamy przedstawioną listę dostępnych definicji. W większości konfigurowanych baz danych umieszcza się taką definicję jak jednostka organizacyjna. Jest to pewien punkt początkowy, z którego wybieramy daną jednostkę organizacyjną i następnie przypisujemy do niej ryzyka. Jest to jedna z przykładowych konfiguracji. W tej bazie danych po wskazaniu jednostki organizacyjnej
Dodajemy określone ryzyka. Po wskazaniu ryzyk możemy jeszcze dodać kolejne elementy, przypisać zabezpieczenia i plany postępowania. W taki sposób jest zbudowana logika gromadzenia informacji związanych z ryzykiem operacyjnym. Wróćmy do pierwszej definicji, definicji nadrzędnej. Wybieramy jednostkę organizacyjną. Po jej wybraniu poniżej pojawiła się lista jednostek, jakie zostały wprowadzone do programu. To w tym miejscu można wprowadzić strukturę organizacyjną firmy. Wybierzmy jedną z przykładowych jednostek. Po wybraniu jednostki A w centralnym ekranie pojawił się formularz przedstawiający jednostkę A. Jeżeli chcemy podejrzeć ryzyka, przechodzimy na kolejną zakładkę w tym ekranie. Ryzyko. Po przejściu do ryzyka pojawiły się ryzyka, które są przypisane do tej jednostki. Jest to absencja pracowników, niepożądana fluktuacja kadr, niewłaściwe monitorowanie zmian w prawie czy udostępnianie danych osobom postronnym. Są to ryzyka, które są podłączone do tej jednostki. Ryzyka te możemy podejrzeć, klikając na nie. Po wybraniu ryzyka z listy pojawia się formularz, który doprecyzowuje informację o ryzyku. Mam otwarty formularz absencji pracowników w jednostce A. Poniżej jest zestaw możliwych ikon, które możemy wykorzystać przy zmianie tego formularza. Możemy przejść do edycji, możemy usunąć to ryzyko z jednostki A, albo przejść bezpośrednio do wydruku, żeby wydrukować formularz. Natomiast co przedstawia formularz? Wskazuje on m.in. kto jest właścicielem ryzyka, czyli kto ma dostęp do informacji o tym ryzyku, kto wykonuje ocenę tego zagrożenia. Dalej mamy informacje o przyczynach ryzyka, jego kategorii, kategoria jest ryzyka operacyjnego i aktualna ocena. Prawdopodobieństwo jest na poziomie 3. Jest to wcześniej wykonana ocena z skali z 5-stopniowej. Natomiast skutek wystąpienia ryzyka jest także wybrany w skali 5-stopniowej. Jest on wyznaczony na poziomie 1. Na samym końcu jest wyznaczona wartość ryzyka. Jest to przemnożenie tych dwóch wartości. Wyliczenie to jest wykonywane automatycznie. Ostatnia część wskazuje częstotliwość oceny. To tutaj można wybrać częstotliwość, z jaką użytkownicy będą musieli oceniać to ryzyko. Aktualnie jest wybrana kwartalna. To znaczy, że w okresie co 3 miesiące należy ocenić to ryzyko. Jeżeli chodzi o pola, jakie pojawiają się w tym formularzu, to jest to jedna z przykładowych konfiguracji. Dodatkowo możemy uzupełnić ten formularz o inne informacje. Przykładowo mogą tu też być zamieszczone informacje nie tylko o ogólnym skutku wystąpienia ryzyka, ale mogą też tutaj być poszczególne skutki z wyróżnieniem osobno w skutku na finansach, w skutku na realizacji zadań czy w skutku na reputacji czy innych elementach. Jest to jedna z wersji formularza, jaka może się pojawiać w związku z ryzykiem. Możemy przejść do innego ryzyka, przykładowo udostępnienie danych osobom postronnym. Widzimy, że właściciel ryzyka jest ten sam, natomiast zmieniły się przyczyny. Może to być błąd ludzkiński, poziom zabezpieczeń czy złe przechowywanie informacji. Widzimy też, że inna jest ocena ryzyka i wartość ryzyka. Jeżeli chcemy zmienić niektóre informacje w tym formularzu, możemy to wykonać przez wybranie edycji. Po wybraniu edycji możemy zmienić przykładowo osobę odpowiedzialną za ocenę tego ryzyka. Może to być inny użytkownik. Możemy tak samo zmienić przyczyny ryzyka. Możemy usunąć ostatnią przyczynę i dodać nową. Może to być kolejna przyczyna, brak właściwych procedur, bezpieczeństwa, informacji. Kategorie
Wybieramy natomiast listy. Tutaj nie uzupełniamy jej samodzielnie. Musimy dokonać wyboru z wcześniej skonfigurowanej listy kategorii. Kategoria może być w tym przypadku operacyjna, finansowa, strategiczna czy dotycząca reputacji. Lista tych kategorii jest do zdefiniowania. Można ją zmienić w zależności od metodyki. Częstotliwość oceny. Aktualnie są wprowadzone tylko trzy częstotliwości: kwartalna, roczna czy ad hoc na dany dzień. Jeżeli ocenę tego ryzyka należy wykonywać częściej niż co kwartał, taką ocenę też można skonfigurować. Można ustalić częstotliwość miesięczną, tygodniową czy nawet dzienną. W tym wypadku jest wystarczająca częstotliwość kwartalna. Jeżeli chcemy zapisać zmiany, wybieramy przycisk Zapisz i zmiany są wprowadzone. Możemy tak przeglądać każdy z ryzyk. Natomiast jeżeli interesują nas informacje dotyczące zabezpieczeń albo planów postępowania, to tą informację możemy podejrzeć na kolejnych zakładkach. Zabezpieczenia. Widzimy, że mamy w tym przypadku, przy tym ryzyku, jedno zabezpieczenie. Jest to zabezpieczenie techniczne. Jeżeli chcemy zajrzeć do szczegółów tego ryzyka, przepraszam, tego zabezpieczenia, wybieramy je z listy, a następnie mamy wgląd do formularza zabezpieczenia przypisanego do danego ryzyka w danej jednostce. Można zauważyć, że formularz dotyczący zabezpieczenia jest całkiem inny. Każdy z tych formularzy, czy to ryzyka, zabezpieczenia, czy dotyczące planu postępowania, można dowolnie skonfigurować. Tutaj akurat mamy charakterystykę zabezpieczenia, a także ocenę skuteczności tego konkretnego zabezpieczenia. Także mamy wskazaną osobę, która odpowiada za ocenę i częstotliwość oceny. Jeżeli chcemy podejrzeć, czy są wprowadzane wobec tego ryzyka dodatkowe działania minimalizujące, tak zwane plany postępowania, to przechodzimy na kolejną zakładkę. Widzimy, że aktualnie wobec tego ryzyka nie ma żadnych planów postępowania. Jeżeli chcemy wrócić do listy ryzyk jednostki A, wracamy na zakładkę ryzyka. Możemy wybrać inne ryzyko z listy i dalej przejrzeć zabezpieczenia dla tego ryzyka czy plany postępowania. Powrócimy z powrotem na listę ryzyk i dodamy nowe zagrożenia. Chcemy dodać nowe ryzyko. Możemy to wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest zalecany. Należy w pierwszej kolejności zajrzeć do rejestru ryzyk, żeby sprawdzić, czy czasem to ryzyko, które chcemy dodać, nie zostało już wcześniej wpisane do rejestru. Jest to tak zwany centralny rejestr ryzyk, który przedstawia wszystkie ryzyka, jakie były dotąd wprowadzone w oprogramowaniu. Możliwe, że w innej jednostce pojawiło się to ryzyko, które chcę dodać w jednostce A. Żeby to sprawdzić, przeglądam bibliotekę. Jeżeli natrafię na to ryzyko, które chcę dodać, przez kliknięcie uzupełniam je do listy. Zamykam bibliotekę. Otwieram nowo dodane ryzyko. Wstępnie formularz tego ryzyka jest uzupełniony. Natomiast przez edycję mogę go dostosować do charakteru jednostki A. Jeżeli w bibliotece nie pojawiło się ryzyko, które chciałem dodać, to wykorzystuję przycisk dodania nowego obiektu. W ten sposób będę mógł dodać nowe ryzyko. Po wybraniu tego przycisku pojawi się formularz dotyczący ryzyka. Od samego początku opisuję ryzyko. Zaczynam od nazwy. Jest to nowe ryzyko. Wybieram osobę odpowiedzialną. Będzie to jednostka A. Przyczyny ryzyka. Mogą być przykładowe. Kolejno wybieram kategorię ryzyka z listy. Prawdopodobieństwo i skutek pozostawiam na kolejny etap, gdzie użytkownik jednostka A, czyli właściciel ryzyka,
będzie samodzielnie wykonywał ocenę. Pozostawiam ten krok dla niego. Częstotliwość oceny stawiam jako kwartalną. Zapisuję to ryzyko. I po zapisaniu ryzyko zostało przypisane do listy jednostki A, do rejestru ryzyk jednostki A. Dodatkowo to ryzyko zostało dopisane do ogólnego rejestru w bibliotece. Więc jak przejdziemy do innej jednostki, będziemy mogli także wykorzystać to zagrożenie do innej jednostki w strukturze organizacyjnej. Przejdźmy do elementu oceny. Załóżmy, że lista ryzyk została uzupełniona. W kolejnym kroku właściciele ryzyka muszą dokonać analizy zagrożeń i wykonać ocenę ze względu na prawdopodobieństwo i skutek. Logujemy się na konto jednego z właścicieli ryzyka. I po zalogowaniu użytkownik widzi, w jakim momencie znajduje się proces zarządzania ryzykiem. Aktualnie ryzyka wymagają oceny. I o tym informowany jest użytkownik w postaci monitu. Wymagano oceny. W zależności, jakie elementy wymagają oceny, czy to są ryzyka, czy zabezpieczenia, to monit posiada odpowiednią nazwę, która podpowiada, co aktualnie wymaga oceny. Jest to przykładowo ryzyko, utrata w dostawie mediów, czy niewłaściwe monitorowanie zmian w prawie i zabezpieczenia, które są przypisane do ryzyk. Mamy zabezpieczenie związane z udostępnieniem danych osobom postronnym i musimy ocenić procedurę udostępnienia danych, skuteczność tej procedury. Każdy z tych elementów posiada opis, który podpowiada, jaki element dokładnie będziemy oceniać i kiedy ten element wymaga oceny. Tutaj jest wprowadzony przykładowy okres. Od 19 maja do 13 sierpnia. Okres ten może być dowolnie konfigurowany. Każdy z tych monitów zostaje wyświetlony automatycznie. W zależności od tego, jakie częstotliwości oceny wybraliśmy dla ryzyk i zabezpieczeń, to w odniesieniu do tego program automatycznie wie, kiedy przygotować monit, który informuje właściciela ryzyka o ocenie. Taki użytkownik jest zawiadamiany też w postaci maila o tym, że powinien zalogować się do programu i wykonać ocenę. W ten sposób online można wykonać taką ocenę zagrożenia bez konieczności instalowania odpowiednich narzędzi do monitorowania ryzyka na komputerze użytkownika. Jest jeszcze pod spodem opisana druga grupa monitów, zatwierdzanie oceny. To są monity, które mówią o tym, że ryzyko zostało ocenione, ale wymaga jeszcze ostatecznego potwierdzenia przed końcowym zapisaniem. Przejdźmy do oceny. Oceńmy utraty w dostawie mediów. Wybieramy element i za chwilę przenosimy się do formularza. Tu użytkownik ma wgląd do formularza ryzyka. Widzimy, że pojawia się mniej przycisków. Tu użytkownik może wykonać tylko ocenę i wydruk. Po wybraniu oceny formularz pokazuje tylko te pola, które są przeznaczone do oceny. Użytkownik musi ocenić prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia ryzyka. Przez wybranie skali dokonuje wyboru. To samo dla skutku. Tutaj użytkownik jest zmuszony do dokonania oceny według skali 5-stopniowej. Ta skala oceny będzie się różnić w zależności od organizacji. Tak samo opisy będą różne w zależności od poszczególnych poziomów ryzyka. Jeżeli chcielibyśmy pozwolić użytkownikowi na samodzielne wprowadzanie informacji dotyczących przykładowo kwot skutku finansowego dotyczącego ryzyka, to możemy takie kolejne pole skonfigurować. Wtedy użytkownik w trakcie oceny będzie musiał też wpisać konkretną kwotę skutku finansowego dla tego ryzyka. Także ta część także podlega konfiguracji. Zapiszmy swoją ocenę. Zapisujemy. Program informuje o pomyślnym zapisaniu oceny. I pod spodem widzimy, że ryzyko, które przed chwilą było ocenione, utrata w dostawie mediów, wymaga teraz zatwierdzenia.
Dokonajmy ostatecznego zapisania. Przechodzimy do zatwierdzania oceny. Widzimy ocenę, którą przed chwilą zapisałem. Mogę w tym kroku jeszcze dokonać odpowiedniej zmiany, jeżeli jest to zasadne, i dopiero wtedy ostatecznie zapisać ocenę. I w tym momencie to ryzyko za ten kwartał zostało ocenione. Nie pojawia się już monit informujący o wymaganej ocenie, a także monit o zatwierdzeniu. Pozostałe ryzyka i zabezpieczenia wymagają dalszej oceny. To ryzyko, które oceniłem, będzie wymagało oceny dopiero w przyszłym kwartale. Wtedy pojawi się do tego odpowiedni monit. Przejdźmy jeszcze do oceny zabezpieczenia. Tak samo wybieramy przycisk oceń. Tutaj wymaga oceny jedynie skuteczność zabezpieczenia, którą także wybieramy z listy i zapisujemy. Ocena składa się z tych dwóch etapów: propozycji, oceny, a później zatwierdzania. Aktualnie ten sam użytkownik ocenia i później zatwierdza ocenę, ale można te dwa kroki przypisać do różnych osób. Przykładowo pracownik może proponować ocenę, zanim kierownik bądź dyrektor przejdzie do jej zapisania, i wtedy ta osoba ze stanowiska kierowniczego może przez krok zatwierdzania oceny podejrzeć, jaką ocenę zaproponował pracownik. Może z nią się zgodzić i ją zapisać. Może dokonać też niezbędnej zmiany i dopiero wtedy zapisać tę ocenę. Bądź może zwrócić ocenę tego zabezpieczenia z powrotem do swojego pracownika. Przez wybranie odrzuć ocenę można podać też przyczynę odrzucenia oceny. Wtedy pracownik będzie poinformowany o przyczynach wprowadzenia oceny jeszcze raz. Wprowadzam przykładowy komunikat, który będzie przekazany pracownikowi. I w ten sposób w monitach ponownie zabezpieczenie pojawiło się w monitach do oceny. Uprawniona osoba do oceny z powrotem zobaczy ten monit. Po przejściu do oceny tego zabezpieczenia może zobaczyć komunikat o odrzuceniu oceny i może zapoznać się z treścią powodu, dla którego została odrzucona ocena, a także jakie wartości były zapisane przy ostatniej propozycji. W oparciu o ten komunikat można dokonać ponownie oceny. Można też, jeżeli jest wymagana kolejna konsultacja, można też zapisać tę ocenę w wersji roboczej, zanim zostanie przekazana do kierownika bądź dyrektora. Natomiast tutaj jesteśmy już pewni oceny, zapisujemy ją ponownie i widzimy, że komunikat o zatwierdzeniu oceny zabezpieczenia znowu jest widoczny. Tym razem zgadzamy się z oceną, wskutek czego monit o ocenie zabezpieczenia już się nie pojawia. Przejdziemy do kolejnej części, gdzie podsumujemy wyniki oceny. Załóżmy, że już jesteśmy po okresie oceny ryzyk. Wszyscy właściciele oszacowali swoje zagrożenia. Do podsumowania wyników wykorzystamy analizę. W analizie będziemy musieli zaznaczyć zakres informacji, jakie są nam potrzebne do zaraportowania. Wybieramy jednostkę organizacyjną. Jest to krok pierwszy. W kroku drugim wybieramy atrybuty i ewentualne filtry przy przygotowaniu raportu. Na samym początku wybierzemy jednostkę organizacyjną. W zależności, jakie jednostki nas interesują, zaznaczamy je na liście. Mogą to też być wszystkie jednostki z bazy danych. W kolejnym kroku wybieramy ryzyka. Możemy zaraportować informacje wyłącznie o poszczególnych zagrożeniach, ale mogą to także być wszystkie zagrożenia z bazy danych.
Zatrzymamy się na podsumowaniu, zaraportowaniu wyników oceny ryzyka. Żeby je zaraportować, musimy też wybrać parametry tego ryzyka. Będzie to parametr dotyczący prawdopodobieństwa i skutku. Te dwie informacje o ryzyku wyświetlą nam się w kolejnym kroku. Dodamy jeszcze wartość ryzyka. Wygenerujemy raport. I widzimy aktualne wyniki oceny. W poszczególnych kolumnach mamy przedstawioną informację o jednostce organizacyjnej, o ryzyku i ocenie, jaka jest aktualna. Jednostka A, niepożądana fluktuacja kadr, oceniła ryzyko na poziomie prawdopodobieństwa 3, skutku 1, wartość ryzyka wynosi 3. Wyniki możemy przeglądać w dowolny sposób, możemy je filtrować, możemy też w szybki sposób wyszukać kluczowe słowa. Jeżeli chcemy przejść do kolejnej strony z wynikami, to przez wykorzystanie przycisków poniżej możemy przechodzić do kolejnych wyników oceny ryzyka. Wyniki oceny możemy też wyeksportować do zewnętrznego pliku. Przez przycisk Generuj przygotujemy plik arkusza kalkulacyjnego, w którym będziemy mieli przedstawione wyniki oceny. Jest to to samo zestawienie. Powróćmy jeszcze raz do analizy i przygotujmy macierz ryzyka. Natomiast, żeby macierz ryzyka była przygotowana, musimy wybrać wyłącznie dwa kryteria oceny ryzyka. W tym przypadku będzie to prawdopodobieństwo i skutek. Zakładka związana z macierzą jest już aktywna. Musimy określić odpowiednie parametry macierzy. Zestawiamy prawdopodobieństwo. Skala jest od 1 do 5. Zestawiamy je ze skutkiem. Skala dla skutku także jest od 1 do 5. Generujemy macierz. I na macierzu mamy graficzne podsumowanie wyników oceny. Standardowo macierz przedstawia trzy poziomy ryzyka. W zależności od tego, jak było ocenione ryzyko, ryzyko jest wpisane w poszczególną komórkę macierzy. Widzimy, że mamy kilka ryzyk na poziomie czerwonym, najwyższym. W sumie są to cztery ryzyka. Sprawdźmy ryzyko dla prawdopodobieństwa 5 i skutku 4. Są to dwa ryzyka. Klikając na macierz, pod spodem, pod macierzą mamy podsumowanie tych ryzyk. Gdzie one występują i jakie konkretnie to są zagrożenia. Jest to jednostka B i jednostka D. Dwa zagrożenia zostały ocenione na tym poziomie. Jeżeli chcemy sprawdzić pozostałe ryzyka, wybieramy inną komórkę, a pod spodem możemy zobaczyć, jakie to są konkretnie zagrożenia. Powróćmy do kreatora. Możemy także w trakcie przygotowania analizy uzupełniać informacje na temat przykładowo aktualnie wdrożonych planów postępowania, które są w realizacji, planów postępowania, które zostały zakończone, bądź informacje o zabezpieczeniach. Możemy podsumować także wszystkie aktywne zabezpieczenia i podsumować aktualną ocenę ich skuteczności. Widzimy, że tabela została uzupełniona jeszcze o informacje o zabezpieczeniach i ich aktualnej skuteczności. W zależności od tego, jakie informacje potrzebujemy na temat ryzyk z zabezpieczeń czy planów postępowania i innych elementów, w analizie wybieramy do tego odpowiednie kryteria. W tej konfiguracji bazy danych ustanowiono jednostkę organizacyjną, ryzyka, plany postępowania i zabezpieczenia. Natomiast w innych konfiguracjach może się znaleźć także informacja przykładowo o celach
organizacyjnych, o celach związanymi z realizacją strategii, czy informacją o procesach. W zależności od tego, jaką informację o ryzyku potrzebujemy. Czy potrzebujemy informacji o tym, jakie ryzyka posiadamy w odniesieniu do procesów, czy celów strategicznych, czy celów operacyjnych, konfigurujemy bazę danych. Jest to jedna z podstawowych konfiguracji, natomiast można zaimplementować różne metodyki analizy ryzyka w oprogramowaniu e-risk. W ostatniej części pokażę jeszcze Państwu, w jaki sposób można konfigurować oprogramowanie. Jest to bardzo proste. Online można zmienić konfigurację oprogramowania. Przechodzi się w tym miejscu do zarządzania i do wyboru poszczególnych definicji. Wbierzmy przykładowo definicję związaną z ryzykiem. Zobaczymy, jak jest skonfigurowany formularz dla ryzyka. Po prawej stronie widzimy, z jakich pól został skonfigurowany formularz. Jest to właściciel ryzyka, przyczyny ryzyka, kategoria ryzyka, prawdopodobieństwo i skutki. Są to wszystkie elementy, jakie uzupełnialiśmy w trakcie dodawania ryzyk i ich oceny. Jeżeli byśmy chcieli w formularzu ryzyka dodać kolejne pole, które opisuje przykładowo skutek finansowy zagrożenia, to możemy w odpowiednim miejscu dodać pole o właściwościach, które przedstawią wartość liczbową. Będzie to akurat liczba rzeczywista. Opiszemy to pole jako skutek finansowy. Zaznaczymy, że to pole podlega ocenie. Dzięki temu właściciel ryzyka będzie mógł zmieniać treść tego pola w trakcie oceny. Jeżeli byśmy chcieli uzupełnić formularz o inne pole, przykładowo o pole związane z plikiem, gdzie użytkownik może podłączyć dokument związany z tym ryzykiem, to możemy dodać do tego odpowiedni komponent. Widzimy, jak to jest proste. Za pomocą przyciągnięcia danego pola możemy zmienić zakres formularza ryzyka. Przykładowo plik. Załącznik do ryzyka. Wtedy użytkownik będzie miał możliwość podłączenia pliku do danego zagrożenia. Możemy także uzupełnić wprowadzone już kategorie ryzyka. Mam ich aktualnie 4. Możemy też dodać inną kategorię, przykładowo związaną z bezpieczeństwem informacji. Przez plus uzupełniamy taką listę. Jeżeli jakaś kategoria nie jest nam potrzebna, możemy ją usunąć z listy. Potwierdzamy usunięcie. Jak widzimy, w ten prosty sposób możemy zmienić listę kategorii. To samo też dotyczy skali prawdopodobieństwa czy skutku. Jeżeli decydujemy się, że od kolejnej iteracji oceny ryzyka będziemy korzystać z skali 4-stopniowej, to możemy usunąć ostatni poziom, czyli 5. Po czym skala oceny prawdopodobieństwa będzie 4-stopniowa. Podobną czynność możemy wykonać przy skutkach. Zostawimy skalę 4-stopniową. I przy kolejnej ocenie ryzyka użytkownik będzie już dokonywał oceny w oparciu o skalę 4-stopniową, a nie 5-stopniową. Jeżeli byśmy chcieli zmienić opisy ryzyka, także taką zmianę można łatwo wprowadzić. Zapisujemy zmiany. Aktualizujemy wartości ryzyka w odniesieniu do nowej skali. I od tego momentu użytkownik korzysta z nowej skali oceny ryzyka. Narzędzie też posiada dodatkowe funkcje, które są wykorzystywane w zależności od tego, jaki jest
skonfigurowany, jak jest zmapowany proces zarządzania ryzykiem, możemy korzystać przykładowo z podglądu postępów oceny ryzyka. Jeżeli byśmy chcieli monitorować użytkowników, czy wywiązali się oni już z odpowiednimi ocenami, to możemy przez tą oto ikonę przejrzeć postępy w ocenie. Zajrzymy do jednostki A, do ryzyk. Możemy podejrzeć, jakie aktualnie są wykonane oceny. Ryzyka zaznaczone czerwonym kolorem oznacza to, że ryzyka nie zostały w ogóle ocenione. Kolor pomarańczowy pokazuje, że są one na etapie zatwierdzania oceny, a kolor zielony informuje, że w tym okresie, w tym kwartale dane ryzyko jest już ocenione. Możemy też podejrzeć kolejne elementy, przykładowo zabezpieczenia. Widzimy, że zabezpieczenie w przypadku tego ryzyka nie było jeszcze oceniane. Zarządzanie użytkownikami. Jeżeli chodzi o zarządzanie użytkownikami, to w ramach oprogramowania możemy tworzyć różne grupy uprawnień. Zazwyczaj są to trzy grupy uprawnień: administracyjna, grupa uprawnień przeznaczona dla kierowników dyrekcji, tak zwanych właścicieli ryzyka, czy też menedżera ryzyka, audytora, który raportuje wyniki dotyczące analizy zagrożeń. W ramach poszczególnej grupy możemy szczegółowo nadawać uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcji oprogramowania, a na liście użytkowników możemy uzupełniać nowych użytkowników, nowych uczestników procesu zarządzania ryzykiem. Są to główne funkcjonalności, jakie najczęściej użytkownicy oprogramowania eRisk wykorzystują w trakcie przeprowadzania analizy ryzyka. Program posiada także kolejne udogodnienia, które usprawniają sprawne wykonanie tego procesu. W narzędziu mieszczą się także uzupełniające moduły dotyczące przykładowo zdarzeń operacyjnych, incydentów, gdzie możemy rejestrować incydenty, zdarzenia operacyjne, które są powiązane z poszczególnymi ryzykami, z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Wtedy mamy dokładny wgląd a propos zdarzeń, które spowodowały poniesienie konkretnej straty. Informacje też o tym, kto odpowiadał za wystąpienie danego zdarzenia, kto zarejestrował dane zdarzenie, a także może być to informacja o rzeczywistym poziomie strat, czyli też o kwocie odzyskanych z tytułu przykładowo ubezpieczeń czy zwrotu kosztów finansowych. Do tego istnieje dedykowany moduł zdarzeń operacyjnych, który uzupełnia standardowy proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Kolejna część to ankieta. Ankieta umożliwia przeprowadzenie ankiet w odniesieniu do pracowników bądź kierownictwa. Mogą to być ankiety z poszczególnych systemów zarządzania, przykładowo z postrzegania bezpieczeństwa pracy, czy też może to być ankieta dotycząca bezpieczeństwa haseł, bezpieczeństwa informacji. Tam w formie otwartych bądź zamkniętych pytań można zasięgać informacje od pracowników a propos poszczególnych elementów systemów zarządzania. Ostatnia część to raporty. Raporty jest to dedykowana część dla jednostek przygotowujących raporty korporacyjne na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym, bądź też raporty, które są przekazywane do zewnętrznych jednostek w celach sprawozdawczych, czy też informacje przekazywane dla regulatorów. W razie zainteresowania oprogramowaniem czy poszczególnymi funkcjonalnościami, modułami zapraszam Państwa do kontaktu z firmą PBSG. Po prawej stronie Państwa mam przedstawiony kontakt do firmy. Także zapraszam do kontaktowania się w formie mailowej czy też przez kontakt w portalach społecznościowych. Na bieżąco zamieszczamy informacje dotyczące nowych funkcjonalności, nowych zastosowań eRisk. Zachęcam także do zarejestrowania się na bezpłatnym demie, gdzie każdy może spróbować, jak program działa w rzeczywistym funkcjonowaniu procesu zarządzania ryzykiem. Zapraszam do kontaktu i dziękuję za
udział w prezentacji.